W krainie malowniczych jezior, wśród lasów i pagórków leży Kwilcz, miejscowość znajdująca się na szlaku komunikacyjnym łączącym Poznań z Berlinem. Jednak zanim zaczniemy naszą wędrówkę po miasteczku, zatrzymajmy się w restauracji Boratynek, aby się posilić po podróży. Oglądając panoramę Kwilcza, aż trudno wyobrazić sobie, że początki tej miejscowości sięgają czasów państwa Polan. W XIV wieku w dokumentach grodzko-poznańskich pojawia się pierwsza wzmianka o Kwilczu, jego właścicielu, Dobiesławie de Kwilcz. Jest to moment, od którego mieszkańcy skrupulatnie liczą lata swojej historii, która w 1988 osiągnęła 600 lat. Swoją nazwę Kwilcz wziął od strumienia, nad którym cicho pobrzmiewało kwilenie ptaków i szum wody. W urzędzie gminy zatrudnionych jest 17 pracowników. W Kwilczu działa również 18 demokratycznie wybranych radnych. Natomiast zarząd liczy 6 osób. Rada oprócz sesji działa w 4 stałych komisjach. Co ważniejsze, sprawy są rozpatrywane na sesji. Wójt już od świtu rozpoczyna swoją pracę obchodem okolicy. Zasługuje na miano dobrze pracującego i troskliwego gospodarza. Panie wójcie, panie przewodniczący, dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Zaprosiłem was, żeby porozmawiać o tym, co się stało przez 25 lat na terenie gminy Kwilcz, o tej samorządności, którą mamy, o tych decyzjach, które pan, panie wójcie, podejmował 25 lat temu, pan przewodniczący również, a ja jako obecnie urzędujący wójt chciałbym też podzielić refleksją nad tym, jak ta samorządność wygląda dzisiaj. Panie wójcie, czy pan pamięta pierwszy dzień, kiedy został pan tym prawdziwym samorządowcem? Tak, chociaż to już się wiele rzeczy w pamięci zaciera, ale ten pierwszy pamiętam. Przedtem pracowałem tu w gminie na innym stanowisku, potem 3 lata nie pracowałem, byłem rzemieślnikiem i w czerwcu o godzinie 16 delegaci z Rady Gminy, nowo wybranej już samorządowej, przyszli do tego warsztatu i ubierali się, idziemy na sesję. I za godzinę byłem wójtem. Tak to się stało i też taka generalna myśl, ta samorządowa, że były to czasy, szczególnie pierwsza kadencja, może i druga, że były to czasy trochę jak po wojnie. Ludziom się chciało. Radni pracowali praktycznie za symboliczną złotówkę. Jak zaczynaliśmy tą pracę, to w zasadzie nic nie było. Nie wiedzieliśmy, jakie mają być treści pieczątek. I mają być szyldy. Sieraków na przykład się zastanawiał, czy ma być gmina, czy miasto i gmina. To nie powiedział. Nie było żadnych, kiedyś przedtem były same wytyczne, trzeba było zorganizować, to tutaj poszło na luz, trzeba było wszystko, że tak powiem, wymyślać. No i udało nam się nawet wiele rzeczy na tyle wymyślić, że nie trzeba było potem tego zmieniać. Na przykład mieliśmy swój regulamin rozstrzygania przetargów znacznie lepszy od dzisiejszych ustaw. Telefony mieliśmy bez tarczy. Dzwonić można było do Poznania, owszem, ale słychać nie bardzo. Była jeszcze taka znamienna, dla mnie to pamiętam dokładnie, po paru dniach, może po paru tygodniach przyszedł telefonogram, to się nazywało, bo faktu wtedy nie było ani telefonu, telefonogram Urzędu Wojewódzkiego, że mam w trybie natychmiastowym zwolnić z pracy naczelnika. W tamtych układach to było tak, że naczelnika zatrudniał Urząd Wojewódzki, nie Rada Gminy. I się zdenerwowali, bez jakiej racji mam go zwalniać. Człowiek parę miesięcy przed emeryturą, co będzie robił. No i nie wykonałem tego polecenia, tutaj znaleźliśmy dla niego zatrudnienie. No i po paru miesiącach przyszedł na emeryturę, ale to ja była kiepska. Doceniałem tego człowieka, bo na tamte czasy, takie siermiężne, dużo rzeczy, które można było zrobić, zrobił, a sam z tego korzyści praktycznie nie miał żadnych. To
wiedzieli, gdzie mieszka. A my, że tak powiem, otwieraliśmy często te otwarte drzwi. Pierwsze komputery to były wprowadzone, a to już kilka lat później. Też nie wiedzieliśmy, jakie mają być komisje. To wszystko było tworzone. Dopiero potem powstały Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich. Tak się to troszeczkę ujednolicało. Ale moim zdaniem samorządność, która się zaczęła wtedy, skończyła się z chwilą powołania Regionalnej Izby Obrachunkowej. Panie Przewodniczący, a jak Pan wspomina te pierwsze dni? No ja muszę odpowiedzieć w ten sposób, że bardzo chciałem już wcześniej być radnym, no ale za tamtych czasów to jednak mimo wszystko kandydaci byli w szufladach. No w tym 90 roku udało się, że zostałem wybrany i też tutaj podobnie jak pan wójt Harbur mówił o tym, jak to się zdarzyło w jego przypadku, że został, że tak powiem, zgarnięty na sesję i wybrany na wójta, to ja pamiętam, że akurat w tym czasie, gdy była zwołana pierwsza sesja, byłem na jakimś szkoleniu w Błażejewku z tytułu swojej pracy z PGR-ów i no, na gwałt tą Nysą mnie tam odbierali, wieźli mnie i jak już usiadłem na sali sesyjnej, to słyszę tutaj od kolegi, chyba wtedy Zbyszek Spychała, że mówi, będziesz wiceprzewodniczącym. Czyli już, że tak powiem, tak to można powiedzieć, karty były rozdane, przygotowani byli ci, którzy tworzyli jakąś tam grupę, a właściwie panie wójcie, chyba trzeba powiedzieć, że PZL wtedy jakby miał ten głos dominował. No i ja zaskoczony, bo akurat takiej sytuacji się nie spodziewałem, po wyborze pana Dąbkowskiego, Romualda na przewodniczącego, mnie zaproponowano na wiceprzewodniczącego, pamiętam, kandydowałem wspólnie z panem Marianem Pacholakiem, już dzisiaj świętej pamięci. No i ja uzyskałem tą nominację, zostałem wiceprzewodniczącym. Wtedy statut, który został przyjęty, uchwalony, mówił o tym, czy wtedy uchwała, bo to żeśmy, tak jak pan wójt mówił, po pojedynczu żeśmy sprawy załatwiali, nie szło od razu statutem, no to wybrano tylko jednego wiceprzewodniczącego. W każdym razie no, to był naprawdę ciekawy czas, ponieważ my tutaj, jak sobie przypomnę, gdy uczestniczyłem z tytułu tego, że byłem wiceprzewodniczącym, w połowie tej pierwszej kadencji zrezygnował pan Marian Stempel i ja zostałem członkiem zarządu. Wtedy można było być wiceprzewodniczącym i członkiem zarządu. To te wszystkie sprawy, które tutaj były rozstrzygane, że tak powiem, były szczegółowo przedstawione tu, na tym troszkę inny stół, nie ten sam, ale w tym samym miejscu. Zostały przez wójta podawane dla zarządu, dla członków zarządu i tutaj były omawiane. Było to o tyle łatwiejsze, że przepływ informacji w dół, moim zdaniem, był lepszy. Ograniczało to mimo wszystko tą władzę decyzyjną wójta wtedy. Dla mnie największym absurdem był przepis mówiący o tym, że komunalizacja, czyli przeniesienie własności części mienia z państwa na gminę, która teraz jest właścicielem rzeczy, ta komunalizacja ma się zakończyć w ciągu 3 miesięcy. Do dzisiaj ona trwa. Tak. W 90 roku, czy w 91 ukazał się ten przepis, że komunalizacja ma być w ciągu 3 miesięcy. Zgadza się, pamiętam jeszcze na końcówce pracy pani Barbary Gniotowskiej, gdy jeszcze się zdarzały sytuacje, że właśnie przynosiła dokumenty mnie do podpisania, wtedy byłem też przewodniczącym tej komisji komunalizacyjnej, no to wtedy żeśmy podpisywali też jeszcze niektóre kwestie, które w trakcie działania samorządu jeszcze przeszły na nasz majątek. Tutaj... Tak, już 2010 i później. Tak, tak. Tutaj można jeszcze powiedzieć w ten sposób, że nawet dziś się zdarzają takie sytuacje, panie wójcie, pan o tym doskonale wie, że niektóre działki nagle się okazuje, że my jesteśmy pewni, że to cały czas było nasze, w sensie gminne, a tu się okazuje, że nie. I trzeba przeprowadzać sprawę
przewłaszczenia na przykład samorządu powiatowego na gminny. No, sam budynek gminny był na 5 działkach, a szpital na 4 był prywatny. Tak. Że mogliśmy skomunalizować całość gruntów PGR-u, które były tutaj na terenie gminy. I wtedy my byśmy to restrukturyzowali, sprzedawali, dzierżawili i tak dalej. I te pieniądze zostałyby tu, a nie szłyby do Warszawy. No niestety nie zgodziły się wtedy ówczesne władze PGR-u. Trochę się nie dziwię, bo im też obiecano nie wiadomo co, że będą mieli, a dostali tylko na piwo odprawę i rozleciało się to wszystko, a szkoda, bo by to było gminie. Ale tu nawet gminie przecież przejęliśmy, już mówimy o telefonach, że były tylko na tarczy, ale szkoły nie były nasze, a było ich 7. Dzieciaki się uczyły, wożone jednym autobusem i jedną nyską po 7 miejscach. I jeszcze ciągnikiem z budą. Przedszkole żadne nie było gminne. Skomunalizowaliśmy to, które miał PGR, OHP, przy oporze ówczesnych pracowników. Tak. Ale dziękowali nam, bo 3 miesiące później by ich nie było, gdyby nie ta komunalizacja. No teraz to jest skupione, ale dzieci jest chyba więcej niż było wtedy w tych kilku placówkach. Z rzeczy materialnych, jak pamiętam, to chodniki mieliśmy tylko na ulicy Wyszyńskiego, które zresztą potem przebudowaliśmy na Polsbruk 1 maja tam na płytki i jedna ulica i jedna strona ulicy Polnej. Reszta to była tylko gruntówka. No i jeszcze temat do dzisiaj nieskończony, ale w dużej mierze zabezpieczony przede wszystkim, to nasza gmina miała to szczęście albo nieszczęście, że mieliśmy tu ładnych kilka pałaców. Wilcz, Rozbitek, Prusim, Gościewo, Niemierzewo, tam też może to nadleśnictwo cały czas to miało. Widuchowo, bardzo ładny, z gabonowaniem gospodarczymi, Nowa Dąbrowa, ten akurat stoi pusty. Chudobczyce, który też prawie by się walił, gdyby nie barka. No, największy to jest ten Rozbitek i tutaj był okres, no w agencji to był jeden z punktów ich, to tam nie bardzo interesowało, no bo to tam powiedzmy mieli, ale nie blisko. Natomiast nas tu owszem, bo to u nas i sami szukaliśmy, tak powiem, nabywców. Udało mi się kiedyś tak kontaktami prywatnymi znaleźć takiego. Spółka polsko-niemiecka to była i przejęli ten pałac od agencji, ale coś nam się stało i przez kilkanaście lat Nic się nie działo. Nie do końca jak mówię, jest to, bo jeszcze te kilka obiektów jest niezagrożone, głównie ta Nowa Dąbrowa, bo Prusim tak, owszem, już funkcjonuje tam bardzo, bardzo dobrze, ale no, nie zostały zdewastowane. No też Mościejewo, też pamiętam taki czas, kiedy zimą zajeżdżamy, a tam wody po kolana i jeszcze zamarznięte to wszystko w piwnicach, bo dach. No ale też przyjęli to następcy i jest uratowane. Tu w Kwilczu też był taki moment, pan profesor Kwilecki był tu u mnie, mówi panie, jeśli pan znajdzie kogoś, kto na zbożny cel by ten pałac przejął, to my go weźmiemy od agencji i udostępnimy. No ale akurat wtedy się nic nie takiego nie zdarzyło. Z drugiej strony bardzo ich rozumiem, bo oni od agencji nie mogli dostać, tylko musieli swoje wykupić. Na ustawę reprywatyzacji to czekamy do dzisiaj, pewnie się nie doczekamy. No ale tak się złożyło, że teraz na rodzinę ma to nadal i jest nadzieja, że będzie działało. Tam, gdzie jednak jest prywatny właściciel, który naprawdę wykłada swoje pieniądze, i który szuka innych sponsorów, czy innych możliwości pozyskania środków na odratowanie tego majątku, to jest to jednak inaczej zarządzane niż jakaś instytucja zewnętrzna, państwowa, która jest daleko, oddalona od tego punktu i nie zawsze może to zrobić. Tutaj jeszcze przypomnę, panie wójcie, że plan miejscowy, który chcieliśmy przy okazji właśnie zagospodarowania pałacu w Pilczu, to przecież całe 80 hektarów na drugiej stronie górki, za jeziorem, tam miały być obiekty sportowo-rekreacyjne, konferencyjne,
No i się to też nie doczekało jakby realizacji, a już właśnie pod konkretnych prawie, że ewentualnych inwestorów to było przygotowywane. Tam nawet był plan osiedla mieszkaniowego, tak. To w zamian za nieużytki, które można było, i tak, dokończono tego niestety. I tak można by powiedzieć, że wtedy po kawałku były różne sprawy wykonywane. Oczywiście to się wiązało też właśnie z inicjatywami zarządców, czyli wójta i tego zarządu, który to proponował, a radni przyjmowali te zadania do budżetów, gdzie, tak jak tutaj mówiliśmy, najbardziej podstawową rzeczą potrzebną dla mieszkańców, dla środowiska, to była oczyszczalnia ścieków, oczywiście z kolektorem, następnie ciągi dla pieszych, nowe niektóre jezdnie na obszarze gminy i coraz to więcej inwestowaliśmy w kierunku szkół, czyli oświata, to co w tej chwili możemy powiedzieć, że oświata w naszej gminie jest, jeżeli chodzi o bazę tak zwaną, jest na bardzo dobrym miejscu, jest w bardzo dobrym stanie. Dwie sale gimnastyczne, oczywiście to nie było rzut na taśmę w jednej kadencji, tylko w 2002 bodajże oddawaliśmy salę gimnastyczną w Kwilczu, gdzie też sobie przypominam, jak to zazdrościł mój syn starszy, że mówi, ja przedtem to musiałem kamyszki na tym boisku zbierać, mówi, a teraz mają salę gimnastyczną. No ale takie są po prostu czasy i dzieje, że nie wszystko od razu, jak to Kraków zbudowali. Następnie też sala gimnastyczna w Luboszu, która powstała za kadencji pani Węgrzyn. Także no, staraliśmy się wszyscy, myślę, jakoś budować tą naszą okolicę i robić ją coraz to ładniejszą, piękniejszą. Na początku te najpotrzebniejsze rzeczy, a później te już bardziej estetyczne, które powodowały, że to nasze obejście, że nasze miejscowości, wioski zaczynały być coraz to piękniejsze, co też było jakby następstwem tego, że ludzie widząc to działanie i widząc możliwości pozyskiwania środków, no głupio im było nie naśladować sąsiedniej wsi. Tutaj wójt by mógł też powiedzieć o tym, że no, jak rozpoczynał swoją działalność jako sołtys, no to też pierwszy wziął łopatę i poszedł, no bo innego przykładu nie można dać. Ale staramy się wszyscy, żeby doprowadzić to do jakiegoś stanu i tutaj nawet to, co jest, że tak powiem, takimi relikwiami, tutaj już żeśmy chwilę przedtem mówili o naszej najstarszej szkole, którą też na początku nie bardzo wiedzieliśmy, co z nią zrobić, bo tutaj pan... Ale tam się nauka. Tak, była odbywała. Oczywiście pan wójt może przypomnieć, jak to było, że szkoła ta, która dzisiaj funkcjonuje, jak ona, my ją nazywamy najnowszą, to ona była remontowana w ramach remontu kapitalnego i to trwało kilkanaście lat. I tutaj pamiętam pomysły już, jak wtedy starczało miejsca dla naszych dzieciaków, mimo że były wożone do Mechnacza, Miłostowa, do różnych szkół takich mniejszych, do Kurnatowic, Mościejewo, to muszę powiedzieć, że no próbowano coś zrobić z tym budynkiem najstarszej szkoły. Były pomysły na bank, panie wójcie, tak? Dobrze mówię, ktoś chciał bank tam urządzić. Nawet tam byłby bank, nawet parking było. Nawet pan wójt chciał to sprzedać za złotówkę, jak już były problemy. Później troszkę tak jakoś dziwnie wszyscy na to patrzyli i chcieli to wyburzyć, bo mówili, że w tym miejscu nie pasuje. No tutaj już o tym nieraz była mowa, ja o tym też mówiłem, że chcieliśmy jednak to mimo wszystko ochronić, ponieważ czuliśmy, że nie tylko pan Mazurkiewicz, ale też mnóstwo naszych mieszkańców czuje pewien sentyment do tej szkoły, bo tam chodzili, tam się uczyli. I na szczęście tutaj wójtowi udało się odwrócić dokumenty, że tak powiem, które mówiły o tym, że trzeba to wyburzyć. Zdobył środki zewnętrzne, no i dzisiaj możemy się cieszyć taką, niektórzy to nazywają perełeczką, na tle nowoczesnego budynku z lat 90. czy 80. Jest prowadzona jakaś innowacja. Wiadomo, że szkoła prowadzi różnorodne działania edukacyjne,
merytoryczne. Natomiast my chcielibyśmy oprócz tych projektów, które są realizowane w szkole, stworzyć dodatkowe jakieś formy spędzania wolnego czasu. Obiekty, z którymi nie było wiadomo, co zrobić, bo był to obiekt poszkolny, który stał wiele lat pusty, zaczynają z powrotem żyć i są przydatne społeczeństwu tutaj kwileckiemu, a tym samym na powiecie międzychodzkim rzeczywiście, tak jak pan stwierdził, ta oferta jest coraz szersza. Ja się bardzo cieszę, że jest to mała miejscowość, ale miejscowość, gdzie ludzie chcą, działają i realizują naprawdę duże projekty, bo myślę, że to miejsce, to Centrum Kultury, które widzieliśmy, to jest wydarzenie nie tylko, oczywiście historyczne wydarzenie dla gminy Kwilcz, ale myślę, że takimi ośrodkami, takimi miejscami mogłyby się chcieć pochwalić znacznie większe ośrodki. Tutaj dostęp do tej kultury, tej małej, chociażby na naszym terenie, to jest to, co od tego co oczekujemy, od tego Centrum Kultury i myślę, że te kultury zarządzane przez tego dyrektora spełni te oczekiwania. Ja jeszcze się z czego cieszę, co się dzieje tutaj za ostatnim czasy, że mamy w społeczeństwie Ziemi Kwileckiej osoby, którym trzeba pokłonić się. I mówię tutaj o tych naszych wybitnych osobach, dla mnie wybitnych, tak pan Mazurkiewicz, który ma swoje Centrum Kultury, pan Tylkowski, który ma pan plac imieniem Tylkowskiego i jest skwer Cierpińskiego. Nie musimy szukać w Polsce tego, my mamy tu na miejscu. I myśmy nie zapomnieli właśnie o tych ludziach, którzy tworzyli i tworzą naszą gminę. Dla mnie to jest podstawa mojego działania. Mam swój punkt widzenia, wiem, co chcę osiągnąć i oczywiście to decyzja moja nie zawsze musi być realizowana, więc bo to jest Rada Gminy, ale myślę, że przez te 4 lata pierwszej mojej kadencji udowodniłem, że to, co sobie założyłem, to, co tej kampanii wyborczej obiecałem mieszkańcom, to w zasadzie zostało zrealizowane. Powiem jeden punkt, który jak czytałem sobie swój program wyborczy, e-administracja, bo wydawało mi się, że idziemy w XXI wieku, że to musi być, ale powiem, że dzisiaj wtedy, gdybym miał tą świadomość, tą wiedzę, co dzisiaj mam, wtedy wykreśliłbym to z swojego programu wyborczego, bo na poziomie tutaj naszej gminy, gdzie pracowników tutaj jest 25, z którymi trzeba się tą drogą elektroniczną wydać, to naprawdę nie do końca zdaje egzamin. Ja wiem, że przyjdzie czas, że będziemy musieli, ale na dzień dzisiejszy to jest w gminie Kwilcz niepotrzebne. Realizujemy wszystko po kolei. Wiem, zdaję sobie sprawę, że dzisiaj ważne są drogi, ważne jest oświetlenie. To są podstawowe rzeczy, które mieszkańcy wymagają. I my w tym kierunku idziemy. Realizujemy co roku inwestycje drogowe. Co roku systematycznie. Oświetlenie. Był moment, kiedy uzgadniałem z energetyką Framutua, że co drugą lampę wyłączamy i to tak kilka lat trwało, a nie było pieniędzy na to. Potem to się zmieniło, ale był taki czas. Ale panie wójcie, jeszcze się taki nie urodził, to by wszystkim to kolegowi. Ważne jest, żeby to, co się robi, żeby zadowoliło większość i to tą mądrzejszą większość, która potem zagłosuje. Clap along.
czekają w nas.